No siema. Więc pewnie zastanawiam się, co tutaj robimy. No. Włamaliśmy się. Żeby cię tylko zobaczyć. Albert pobiegł do stołówki, bo jest grubym, głodnym chujem. Cześć, chłopaki. Cześć, chłopaki. Jak nastrój, jak humor? Potrzebujesz czegoś, żebyśmy ci coś przywieźli? Jedzenie, świeże majtki? Szczerze? Nie wiem w sumie. Co ja bym potrzebował w takiej chwili? No strażnikowi damy w razie czego, no co no. Możemy spróbować przez strażnika jakiś pistolecik ci przemycić ewentualnie. Oni akurat dziś na zakończenie sadgę. Jakiś mały, coś takiego. Stary... RPG. Przejebane. No RPG to będzie ciężko chyba. A jak ci go przemycę? Co próbowaliście zrobić w ogóle? Nie wiem, w dupie przemycić. Dobra, zacznijmy od tego. Stop! W poprzednim odcinku... Previously on Zakshot Main. Dawaj. Spotkaliśmy się z grupą zbuntowanych pracowników departamentu, którzy nie zgadzają okay. się... Pracowników. Nie zgadzają się z wyrokiem, jaki na tobie zapadł. Aha. Nawet uwaga, pani papieżowa pomaga w sprawie, ponieważ jak to powiedziała, Erwin musi ochrzcić nasze dzieci. Mimo, że ten debil Labo ją prawie zabił. Mimo, że debil Labo ją prawie zabił, ona nam wybaczyła i wyraziła chęć pomocy. Ja no pierdolę, mam pomysł. Czekaj. Jeszcze, bo zanim, bo widzę na Twitterze coś. Chodź ci w dupę, Karol, widzisz? Tak. Ja ogólnie... Janek, dzwoni 666. Zbieram... A on niech weźmie jakiś, wiesz, czekaj, jak zadzwoni to mu powiem. Niech weźmie... Albert, kontynuuj, co mówili tam ci ludzie wszyscy z doju. Janek! Jan pościela. Kurwa, dzisiaj moja egzekucja, ty, Janek, ty mi musisz pomóc. Weź, kurwa, jakieś zamieszki zrób pod więzieniem. Teraz są te drogowskazy ze stopem, wiesz, jakieś stop, kurwa, przemocy, stop zabójstwom. Czy ty jesteś w stanie zorganizować, kurwa, protesty? Janek, ja cię nie pytam, ja wiem, że to zrobisz. Kurwa, gdzie biegniecie? Co tu są? Tu jakieś coś leci. Chłopaki! O kurwa. Ty, top 10 kurwa niespodziewanych momentów. Ty! A, no właśnie, już widzę co... Halo? Halo? No i co, kurwa? Mówiłem! Ale nie zdobytałoby, żyłoby się to, jakbyś nas słuchał. No nie! A, to jest moja wina! No tak! Tak, bo wybrałeś pisikele ponad ekipę. No przecież powiedziałem, że każdy musi działać. No i co, ja mam zrobić tych chwilę życia? No, chciałeś, żebyśmy ten, żebyśmy ci powiedzieli, co my mamy. Tylko przyszliśmy z dobrymi wieściami. Mamy pogadać przyszliśmy. Najpierw musisz mnie, potem jego. Wzywam medyków. Czekaj. Dobra, katastrofa. To zaraz, to pogadamy, tylko w celi. Bez nic nas. Koniec bitki, kroje itki. Nie, no to co jaja robisz teraz? Chociaż speedo! No nie, ja pieniędzy. Dobra. Ci. Ktoś przyszedł. Słyszałem tu pania. Ta zetka to tak odruchowa. Ty, ale to przynajmniej daje rozwiązanie, że nie będzie można podlecieć helką i mnie wziąć. Bo tu lata stary jakiś normalnie bubuz zard. O, coś jedzie. A to no. Ludzie po prostu podjeżdżają. Ej, podobno będzie można obserwować tą egzekucję. O kurwa, za to ignorowanie nas, to myślę, że pierwszy rząd bierze... Ale jakie ignorowanie? No, mówisz, dobra chłopaki opowiadajcie... Zbieramy się 20 pod więzieniem. Nigdy nie byłem z pastora, bez pastora to już nie to samo. On nas teraz nie słucha. Ja będę organizował strajk w życiu kordowaniu bez wrot. Słucham kurwa, no słucham! Było nie było żyć, to bym słuchał bardziej. Imagine, że wy leżycie, a ja stoję. Dobra, i co kurde? Został sporządzony do 5 rano pisany giga wniosek. No. Na odwołanie tego wszystkiego i hej, gadałem przed chwilą, że ty zgłosiłeś się do tego ambulansu? No Karbo, wzywałeś medyków czy nie? A ty nie możesz, pisz, a ty słyszysz go, to ja go nie słyszę. Czekaj, może wejdę? No trudno. O, jest! Cześć, Karbi! Siemano! Teraz cię widzę. Co tam? Mówię, żebyś schował to, co mi ukradłeś gdzieś w rogu ciemnym, żeby nie znaleźli. Dobra, idę, zaraz będę. Ty bez kitu, no.
Dzień dobry. My już się to zadomowiliśmy. Git. Roczek minął na... Ta-da-dam. Witam serdecznie, dziękuję bardzo. Długo bez pastora Sada. Szymonek 12. Dzień dobry. Witam. A więc zapyta pan, co tutaj pozdrawiam robimy. Dostaliśmy rakietą w los. Zabezpieczenia więzienia ich wystrzeliły. Trzeba ich wziąć. O kurwa, ty widzisz tego typa? Przypięła nam jakaś rakieta. Widzicie to? O! To nie jest. Kurwa, bo tu bozarek się nie lata, bo ich zestrzeli. O kurwa, co jest? Bozardy tu na kurwa. Weźcie nas, jedźmy stąd. My tylko przelecieliśmy i nas zestrzelili. Lecieliśmy i dostaliśmy bombę od razu. O, cześć karuzela. Wiesz, że nie mogę spadku po córce odzyskać? No kurwa, jak już policja tu się zjeżdża, widzowie, to jest taki... Wniosek o ponowienie rozprawy Erwina Knuckles z dnia 26. Trzy strony normalnie. Szanowny panie sędzie, skąd mniejszy wniosek o ponowienie rozprawy z dnia 26, w wyniku której zapadł wyrok skazujący pana Erwina Knuckles, którego to zostało uważane reprezentować w mniejszej sprawie, a tym samym o wstrzymanie wykonania kary śmierci. Uzasadnienie. Rozprawa, która odbyła się dnia 26, jest pełna niedopuszczalnych niedociągnięć oraz uchybień. Pamiętajmy, że mówimy tu o broni na Pacyfiku bez Pacyfika. Czekaj, i to zostało odrzucone? Tak. Tak. Ze względu na za krótki czas do wykonania wyroku odrzucili. No jest jak jest. Dobra, ja idę rozmawiać z adwokatami. Gdybyśmy nie mieli już okazji, to po prostu dziękuję za wszystko. Dzięki, Heidis. Boże, 5 spokojnie miesięcy już. Afera szczurza jest wszystko wyłoni. Siema. Pastor! Witam. No siema. Siema. Ty, za co słuchaj, siedzisz? Ty, no podałem Montanę tam, znaczy, no podałem dwóch policjantów, chciałem wynegocjować wolny odjazd bez pościgu i mi nie dali, czaisz to? Ale kur... No bo Montanę był negocjatorem, to co się spodziewasz. I ile siedzisz? 100 miesięcy, bo wynegocjowałem tyle. Ja 999 tysięcy. O kurwa. Ty pastor, a ty wiesz, że to ja wtedy pod tą cysterną byłem, nie? Byłem kurwa bezwładny, nie mogłem chodzić. Nie mogłem chodzić przez ciebie. Kurwa, jaki świat jest mały. Myślałem, że będę siedzieć na wózku do końca życia. Może podczas rozumiesz egzekucji to? Będzie 10 osób i będziesz wybrać numer, który pierwszy odda strzałka. Coś pięknego. Coś pięknego. A stary, masz, mi już się nie przyda, masz 18k jakieś. O kurde, dzięki. Siedzę, bo zabiłem tak Kamila Kociołka. Będę miał egzekucję, stary, dzisiaj. Dzisiaj? No. O kurwa, to o tobie Montana gadał na szpitalu, że chłopak mu umiera dzisiaj. No nie spodziewałem się, że ty. Daj spokój, stary. Właśnie, ja nie wiem do końca, o której jest ta egzekucja. Dobra, pastorku, to 21, co? 23? Trzymaj się. Trzymaj się, stary. Na razie. Mam nadzieję, że cię nie zabiją. To okej. Okay. 50 tysięcy. Nie ma. Dzień dobry. Spierdaj, łysy pchlodżu. Rozmawiamy. Jacek Plata. Momencik, ja na sekundkę tylko. A, to Jacek, nie ma problemu. Przyszedłem tylko coś oddać. Trzymaj. Obiecałem. Złota truskawka. O, to ode mnie. Jacuś. Szczęście przynieś. W tym drugim świecie. O kurwa. Zamieszki. Kurwa, stoją. Epicko brzmi z tym fajerwerkami.
No i co widzowie? Chyba chuj. A powiedz mi, Sniczu, jak to będzie się tutaj wydarzało? Stasia? Oni będą mogli oglądać, czy jak? Powiedz mi. No właśnie chcieliśmy normalnie wpuścić ludzi, ale przez to, jak oni tam syf robią, jakieś cysterny wysadzają, no to... Chciałbym, żeby przyjaciele byli. No ja jak najbardziej rozumiem, no ale ci twoi przyjaciele też to robili, nie? Więc tutaj jest to może selektywna, może selekcja. Chciałbym być. Tutaj szefu kuchni przygotował drwalika. Tobie odbierz. No, jakiś fejkowy jest. Zrobił to co nie potrafił. Ten. Zrobił co potrafił. A ja chciałbym powiedzieć, że ja chcę zastrzyk. Jako ostatnia wola. Zastrzyk? Tak, a nie rozstrzelanie. Okej. Okay. A tu nie jest sterylnie. Więc będę musiał być zawieziony do sterylnej jednostki. Jest, bo chyba IMS sprawdzał, wiesz? Tutaj chłopaki ogarniały. Tutaj ogólnie są jakieś takie laboratoria właśnie do tego, także to na luzie. Mhm, to... To nie. To mogę rozstrzelanie. Rozstrzelanie? No kurwa, wszystko jest sterylne, wszystko jest git. Okej. Uciekaj, Erwin, uciekaj. Gdzie kurwa mam... Ja jestem magnezem kurwa do tego więzienia. Bo to więzienie, dobra, nieważne. Spokojnie, widzowie, jest jeszcze as w rękawie. Ale to jest 50-50, widzowie. Wyjebalny plan. I niestety wymaga otwartej głowy. Nie pod tą ścianą. Ajajaj! Chcieliśmy właśnie zrobić tak, żeby jak najwięcej ludzi mogło zobaczyć, bo tutaj to, no, za tych krat to nic by nie widzieli. I ogólnie plan był taki, że tam jest takie fajne miejsce. Dziewiątka? Nie, dziewiątka. Nad dziewiątką też myśleliśmy. Ale ogólnie tam jakby za budynkiem numer 9B jest takie zajebiste miejsce i tam jest później taka ogromna krata tam, gdzie wczoraj stałeś. Od tamtej strony by ludzie stali i patrzeli. No to dawaj, dawaj, zobaczymy. No, no pewnie. No właśnie tak chcieliśmy to zrobić, tylko kurwa, no tutaj jest problem, żeby tych ludzi... Ty, oni po prostu się buntują, ale też by na pewno chcieli zobaczyć. Ja wiem, że oni by chcieli zobaczyć. Dziękuję. Jak tutaj jakieś te są, jakieś cysterny i to wszystko, no to... Ja zamieszki wiem, to ja zamieszki. Chciał, myślę, że oni się ja będą zachowywać. Ich wpuścić, tylko wiesz, Sniczu, czego ja się, wiesz, to moja ja ostatnia się obawiam, wola, to żeby wpuścić. Ja wiem, ale ja się najbardziej obawiam tego, że ktoś coś odje, a później policjant czy gościu ze służby więziennej nie będzie się zastanawiał, do kogo ma strzelać, tylko po prostu będą strzelać. To może niech sprawdzą, żeby nie mieli broni, jak będą za siatką, to i tak pięścią nic nie zrobią. No, ale później, żeby ryku nie było. Czekaj, bo teraz, kurwa, jak tam przejść? Ja wiem jak. Sprawdzałem już to więzienie. Dachem? No, chodź. Tutaj będzie, bo patrz jaki widok na ciebie tu będą mieli ludzie, nie? No, to będzie git, to będzie git. To będzie spoko i ty sobie staniesz gdzieś tutaj na środku, powiedzmy, tutaj. Ludzie cię będą widzieć, będą cię tam słyszeć, jak będziesz coś mówił ewentualnie. Nawet wydaje mi się, że tu ten kafel jest bezpieczniejszy. Superman. Nie? Ja nie tutaj wiem. Tutaj faktycznie będą ludzie pod bramą słyszeć. No i to będzie git, nie? Dobrze. To wydaje się być w porządku. No to w porządku, nie w porządku, wiesz, umierasz, nie? Więc a co z Nelsonem? Zadzwonisz do niego, zapytasz się, bo powiedziałem, że potrzebuję kapłana, powiedział, że spróbuję coś ogarnąć. Chciałbym porozmawiać jeszcze. Okay. Dobra, Erwin, jaki jest plan? Bo to za pięknie to wygląda dla nas. Jaki jest plan? Zbyt łatwo. No? Cała nadzieja w Michaelu Queenie. O! On bez płuc może zrobić. Dostarczyć kasetę. Kasetę? Kasetę? Tak. Jaką kurwa kasetę? Zaferą szurzą. Oho! Myślicie, że to był blef? Nie no, a przecież... W momencie, w którym umrę, kaseta zostanie wypuszczona. To nie lepiej, żeby została wypuszczona wcześniej? Nie, bo ona nic nie da. To jest po prostu... Ty jeszcze popatrzysz na reakcję ludzi. No. To właśnie. To już popatrzy z nieba. W sumie prawda. Popatrzę będąc szczurem. To nie mój koniec.
rozgrzeszenie. Reinkarnacja, tak. No Nelson będzie robił papież rozgrzeszenie. Już zrobił. Czat, hitem tej akcji jest to, że nawet Zakrzut nie wie, co się wydarzy. Widzę, że już idzie Speedo, Carbonara, Heidi. Wiem tylko ja i Canon. Cześć. Wysadzili protestujących. Słyszałem. No nie, it's not over till it's over, nie? Znajdziemy te książki. Odkopiemy książki. Ja już wczoraj odkopałem, ja je mam. Trzy sztuki mamy. Chciało sobie. Kochani, jest plan. Tylko, że to jest plan wyjebalny. Tak wszystkie ma. Krzyczysz, jak każdy. No spokojnie. Zobaczymy. Efera szczurza wyjdzie na światło dzienne. A ja stanę się jednym ze szczurów. Wiesz już, kto będzie strzelał, czy nie? Kto to tam za kurde stoją? W sumie nie wiem. Nie, oni chyba nie oni będą... Pierdolę was strzelający! Wszystkich was pierdolę równo i trzy pokolenia wstecz! Najważniejsze, że się nie ogarnęli z jednym z nich to labo, nie? I że i odpierdolę resztę plutonu. Spokojnie, trzeba zniszczyć morale, żeby nikt nie był. No spokojnie. Pamiętajcie, że reinkarnacja istnieje i będę szczurem. Nie znacie dnia ani godziny, jak będę pod łóżkiem. Nie dajesz nam o tym zapomnieć. I nie dasz o tym zapomnieć. Tak. No, powiem tak, nie spodziewałem się, że dojdzie do tej minuty, jak wjeżdżam do więzienia. Ale wszystko wskazuje na to, że wszystko w rękach ostatniej nadziei. Odezwij się, Karba. Zrobiłeś taki rachunek sumienia, czy nie? Zrobiłem. A to kto? To kto? Nie przejmuj się, jak coś szybko będziemy reanimować. Mamy dobre przebrania. A drugi to? Zgadnij kto. O kurwa. Na spokojnie. Dobra. Jesteśmy po drugiej stronie. Słuchajcie. Jednak nas nie opuścili. O nas mówisz, to słuchajcie czy do nich? Do was, kurwa, no, do was. No. Jakbym nie przeżył? Weźmiemy twoje auta, nie przejmuj się. To chuj. To już rozpisane jest. Przepisał wszystkim auta. Okej. Okay. Nie będzie git, stary, jak nie przeżyjesz, to najwyżej walą. Ja pierdolę. Nie, dobra, nikt z was nie wie, co się wydarzy, ale gwarantuję, że wam się spodoba. Albo umrę, to wtedy nie. Nie gwarantuję. Plan wyjebalny. Powiedziałbym, że nie wyjebalny, ale po ostatnim tygodniu to wszystko jest wyjebalne. No, ale ten jest najbardziej... Dosłownie z RPG na plecach, niech się schowa do chuj. Dobra, i dobra, idźcie. Dobra, nie. Dajcie głębiej sobie z tymi pałami, żeby was nie wystrzelali. Dobrze. Zaczynamy? Chodź na chwilę. 21:20, odpowiednia godzina chyba. Bóg nie chce twojej śmierci, ale chce, abyś przypomniał sobie o swoim życiu i o tym, jakie wartości są dla ciebie najważniejsze. Chcę cię zachęcić, abyś spędził ostatnie chwile swojego życia w modlitwie, w krusze i z pokorą przyjął swoją karę. Nie trać nadziei, ale bądź pewny, że Bóg zawsze czuwa nad tobą i że przebaczenie jest zawsze możliwe. W imieniu Chrystusa udzielam ci rozgrzeszenia i modlę się za ciebie, abyś mógł odnaleźć spokój i ukojenie w obliczu swojej śmierci. Pastorem. Amen. Z pastorem. Dziękuję ci, Nelson. Nie ma problemu. Zawsze byłeś dobrym detektywem, dobrym policjantem. Trzymaj się. No to niech plan wyjdzie.
Kurwa, pluton normalnie, nierówno. Na moją komendę. Przygotuj broń. Czy ja mogę mieć ostatnie słowa jeszcze? Oczywiście. Szanowni Państwo, jak widać, to koniec. Chciałbym Wam wszystkim, moim przyjaciołom, którzy są zza bramy, podziękować za wszystkie wspomnienia. Chciałbym podziękować uczestnikom afery Szczurzej za to, co dla mnie zrobili. Chciałbym podziękować policji za wszystkie emocje, jakie towarzyszyły nam przez ten długi czas. Ale to też nie wszystko, co mam dzisiaj do powiedzenia. Witajcie. Nazywam się Erwin Knuckles. Niech to wyjdzie. Jeżeli widzicie to nagranie, to znaczy, że za parę minut umrę z rąk policji. 26 marca 2023 roku zostałem oskarżony o zabicie obywatela naszego miasta, Kamila Kociołka. Sędzia Rita Garcia skazała mnie na karę śmierci. Chciałbym wam dzisiaj pokazać, jak skorumpowany jest nasz system sprawiedliwości. Policja w swoim śledztwie użyła nielegalnych dowodów pozyskanych przez narodową firmę Life Invader, aby uzyskać dostęp do zapisów moich rozmów telefonicznych. Tak, to ja byłem zamachowcą na moście, lecz nie ja zabiłem Kamila Kociołka. Dzisiaj zabawimy się w odwrotną grę. To ja wyjmę dowody pozyskane z Life Invadera. Przedstawiam wam zapis z kamery monitoringu z naszego szpitala z dniu zamachu. Szybko, szybko, kładziemy. Halo, halo, słyszymy się? Proszę pana. Dobra, spokojnie. Weź, podaj mi ten morfinę szybko, szybko. 5 mg trzeba mu wstrzyknąć. Dobra, wstrzykuję. Spokojnie, wszystko będzie dobrze. Wstrzykuję panu morfinę i lecimy. Co my tutaj mamy? Dobra, podłączymy kardiomonitor na szybko. I kropróweczkę panu podłączę. Niech mi pani pomoże. Spokojnie, spokojnie. Wszystko będzie dobrze. O matko, dobra. Zdejmuję panu tutaj kurteczkę. O. No, widzę tutaj, oparzenia są takie, że niestety trzeba będzie tutaj zrobić przeszczep tej skóry, nie obejdzie się bez. Dobra, zrobimy tak. Pan tu chwilkę poczeka. Ja wezmę tylko... Nie, dobra. Musimy iść do lodówki potem. Bo do przeszczepu, żeby wziąć. Chodź. Kim ty jesteś? Twoim wybawicielem. Co ty robisz? Ciii, spokojnie. Twój ból zaraz się skończy. Nie powinno cię tu być. Memento mori. Dobra, mamy... Halo, proszę pana. Halo, słyszymy się? Dobra, udrożniam drogi oddechowe. Sprawdź puls, czy... Kurwa, dobra, podaj defibrylator, szybko, szybko. Nie ma czasu. Lecimy od razu. Raz. Dwa. Trzy. Dobra, jeszcze raz. Raz. Dwa. Trzy. Dobra. Podaj mi jeszcze szybko adrenalinę. Efekty dźwiękowe, kurwa, Kedo. Dobra, wstrzykuję adrenalinę. Kurwa. Ta medyczka, kurwa. Nie no. To już koniec, nie żyje. Jak widzicie, po zamachu na most w Los Santos, Kamil Kociołek nadal żył.
Do sali operacyjnej weszła osoba, która dokończyła dzieła. To nie byłem ja. Zapytacie, drogie LSPD, to kto w takim razie to był? Prawdopodobnie to ta sama osoba, która w sobotni wieczór porwała Ritę Garcia ze sklepu spożywczego. Oh shit. Podnieś ręce, podnieś ręce. Nie wykonywamy głupich ruchów. Myślicie, że po prostu po kilku dniach odpuściłem Ricie to, co mi zrobiła? Nie. Ona po prostu została porwana przez mojego dobrego znajomego. Rita Garcia do dzisiaj jest przetrzymywana w niewoli. Zabijcie mnie, a nigdy nie dowiecie się, gdzie się znajduje. Znieście ze mnie karę śmierci, a wydam wam osobę, która jest odpowiedzialna za zabicie Kamila Kociołka oraz wskażę wam miejsce pobytu Rity. Z pastorem. K***a, większego mastwina nie mogłem zrobić z Kenonem. A dosłownie odwzorowaliśmy przeszłość. Niech kurwa ktoś otworzy łeb, bo to jest wyjebane. Lewo, prawo, zwrot. Wzięliśmy z Kenonem czat i odwzorowaliśmy kurwa przeszłość, rozumiesz? I namieszaliśmy, kurwa, w historii. No teraz to nie wiem, co się wydarzy. Może mi przynajmniej zniosą tu karę śmierci, wyda na żywocie. Co robić, co robić? Nie wiedzieliśmy, że tak się wydarzy. Kurwa. Co teraz? Nawet będę zabity? Kurwa. Nie wiem, teraz już chuj. Teraz to nie wiem. Idzie. Czempion. Co to kurwa było? Co to ma kurwa znaczyć? O, cniczku. Jakby ci to powiedzieć? Nie jedna strona tryharduje. Możesz mnie zawsze zapierdolić i szukać Rity. Mogę ci też powiedzieć, gdzie jest. No ale to wiesz. Nie za darmo. No i widzisz, sniczku. Co mówiłeś? Coś za łatwo. Ja jakoś oporu nie stawiałem. Papieżu? To ja taką przemowę. Postarałem się. Tutaj. No właśnie, afera szczurza. Co to za afera? No. No i teraz mamy 50-50 tak zwane. Albo umieram i policja dowiaduje się, kto rupał przy szczurach. Albo nie umieram, policja dowiaduje się, gdzie jest przetrzymywana Rita Garcia. Kto ruchał przy szczurach? Ale chodzi o kogo? O funkcjonariusza czy co? A to i tak możesz powiedzieć. O nie ja. Nie powiem. Więcej niż jedna para. Przejdziemy do tego później. Dobra. Narada. Russell, chodź na chwilę. Wiesz, co mi się podoba, jak ludzie są w szoku, że nic nie mówią. To jest zawsze taki piękny syndrom zaskoczenia. Myślałem, że jak skończymy oglądać to nagranie, to ciebie już tu nie będzie. A, nie, sam chciałem popodziwiać. Ale mindfuck, co? Sam chciałem popodziwiać, bo nie wiedziałem, jak to będzie przedstawione. Wszyscy wpatrzeni w tablet, a ja ma tutaj, kurwa, nie ma głównego aktora tego przedsięwzięcia. No cóż, tak myślałem, że coś przyszykujesz, bo nie uwierzyć w to, że dasz się tak zabić. No, tylko że to jest plan wyjebalny. Zawsze może policja powiedzieć, no chuj, znajdziemy ją. No niby tak, ale raczej nie będziemy ryzykowali. To pytanie, czy ty chcesz całe życie w ukryciu być, no bo jakby nie patrzeć, dochodzi kolejne przestępstwo na twoje konto. A już cię będziesz uciekał? O, w końcu się przedawni! Zobaczymy. Szczerze,
Nie wiem, jak jest z tym przedawnieniem, więc tutaj zobaczymy. Nie wypowiem. No, ryzykowny ruch, ryzykowny. Czat. Tak, jeszcze to... na pewno się spotkamy. Pewnie, pewnie. Idź tam z nimi przedyskutować. Czat, wpadam na taki pomysł o godzinie pierwszej w nocy. Oto zapraszamy do celi. Ja tu chwilę postoję, chwilę się zamyślę. Nie, zapraszamy, zapraszamy. I mówię tak, mówię do Kejmila tak. Kejmil, musimy odwzorować, kurwa, twoje CK. Kto cię opatrywał? A on mówi tak. Kurwa, jakieś dwie typiary, ale nie mam pojęcia kto. Ja mówię tak, kurwa, nie wiem, a jakaś fajna medyczka, fajna. I tak, może ta, którą dałem rekomendację. Okazuje się, że to jest Zuzia, nie? Zuzia jakaś. Ja mówię tak, jesteś Zuzia przy kompie? Nie ma mnie. Ja mówię, tu, kurwa, trzeba odwzorować scenę. On mówi, jutro mogę pomóc. Ja mówię, nie jutro. Kurwa, teraz, ja mam wizję, kurwa, wizjonerską. Ona mówi, dobra, wstaję. I mówię, co będziemy robić? Musimy odwzorować, kurwa, tydzień do tyłu, co się wydarzyło. Ona mówi tak, o, kurwa, dobra, nie? I dosłownie siedzimy, kurwa. I odwzorowujemy, żeby... No bo nie ma monitoringu realnie, no nie? Więc policja by powiedziała, że takiego monitoringu nie ma. No to im, kurwa, nagraliśmy monitoring. Oni mogą rozmowy z Life Invadera ściągać, to ja sobie ściągnąłem, kurwa, monitoring. I proszę bardzo, kurwa. Pozdro 600. Nie ma chuja, że mi nie powiedzą, że tak nie było, bo na monitoringu, kurwa, jest Must Win za Must Wina. Dlatego, widzowie, od dwóch dni, jak Must Winowali, to ja się tylko uśmiechałem. Bo ja wiedziałem, że mam asa w rękawie. I to jest ultimate must win, kurwa. No nie da się zaprzeczyć, na monitoringu jest. To jest tak zwana ultimate as z rękawa. Ale dalej, no ja jakby nie wiem, no oni mogą podjąć jakąś decyzję, nie? W końcu to Lil Cookie. Więc nie wiem, ale dziwnie by było, gdybym i tak zginął przy takim dowodzie. No ale jak tak, no to trudno. To wtedy jest jeszcze Diables i Swerf. Kurwa. Panowie, no. Powiedzcie mi, jak to jest, że ja sobie wypruwam immersyjne flaki i robię nagrania z monitoringu. Kurwa, krok do kroku, co się działo tydzień wcześniej, a wy się wpieracie w stroju łysych ochroniarzy z więzienia z RPG-iem? Czasem, wiesz, czuł. Chcielibyśmy być na potrzeby podtora, stary. Jestem na czas. Wiesz, jak to wygląda. Rozumiecie, że ja musiałem odwzorować inne koszulki, bo wtedy był kolorowy piątek i było chyba z 8 dubli prostej sceny sekcji zwłok, a wy wpierdacie się z RPG-iem na egzekucję. Czaisz, że ty nawet włosy masz inne dzisiaj? No właśnie, Marzenie, tutaj szereg nieprawidłowości. Takie same. Plus, powiem ci jedną taką, wiesz, zależność. Nie wiem, czy widzisz, ale my mamy mundury Witchicha, więc u nas tutaj nie powinno być. Fajnie się oglądało, Erwin. Jakiś konwój wyrobicie, czy co? Tak. I co, i nikt nie kwestionuje, że tu stoicie, tak? Nie, no bo mam RPG na plecach, nikt tego nie kwestionuje. O, czekaj. Panie Erwinie. Tak, słucham. O, kurwa. Zobaczmy. Plus jest taki, że Nelson też był za tym, żeby nie miał kary śmierci, więc może namówił. Ja coś to pewnie też, żeby tylko snitch. Terroryzmu, to wtedy ponownie się tu widzimy. Witam, jaka decyzja? To jest propozycja. Mhm. W ramach za to, że powiesz nam, gdzie jest Rita, zostanie wyrok złagodzony. Okej. Okay. Do żywocia. Ja jako sędzia główny podpiszę się pod nim. Od którego będziesz się mógł oczywiście, po kilku latach dobrego sprawowania, próbować odwołać. Wyjść wcześniej, nie siedzieć do końca życia. Na pewno jest to lepsza opcja niż kara śmierci. To uważam, że informacje okażą się prawdziwe. No informacje na pewno się okażą prawdziwe. Sytuacja jest następująca. Wiem, kto ją porwał. Jest to ta sama osoba, która zamordowała Kamila Kociołka z sali operacyjnej. Ta osoba spotyka się tylko i wyłącznie ze mną. Mogę po prostu do niego, z nim się skontaktować. On miał mi ją przetrzymać. On prawdopodobnie nawet nie wie, że ta sytuacja teraz ma miejsce. Więc mogę powiedzieć, że przyjechałem po prostu odebrać swój towar. Tylko problem jest taki, że ja muszę być tam sam. Jak zobaczy policję, to odleci. Więc, żeby nie było, że was wystawiam, to ja mogę mieć na przykład założoną opaskę na nogę, czy coś takiego. I możecie po prostu trzymać się w znaczącej odległości. Hmm.
moja propozycja. To już propozycja do was jako jednostki, no. Bo ja nie ma opcji, żebyśmy pojechali do niego wszyscy. On zabierze ją i stwierdzi, że jestem 60, zabije ją i odleci. To musi po prostu być tak, że ja przychodzę po zamówienie. Czyli po Ritę. A ty musisz być tam sam, nie możesz kumpla zabrać? Mogę zabrać kumpla, no tylko, że to no musi to... być ktoś ode mnie. Ale nie zweryfikuj tego, jakby ubralibyśmy, ja powiedzmy, jako tędę tę maskę i normalnie ubrany, to... Jeżeli weźmiesz ciuchy, na przykład Alberta Speedo albo Carbonary, jakąś bandamkę, to spoko. Mogę cię zabrać. I wtedy... Ale to ja nie odpowiadam wtedy, jeżeli coś źle pójdzie. I wtedy słod w gotowości... Najłatwiej tylko... byłoby się przebrać za Michaela Queena. O, no, to prawda. Za Michaela Queena. I to nie problem. Wtedy na mój sygnał słotem wjeżdżasz i zabijasz. Możemy tak zrobić, możemy tak zrobić. Chodź, Labo, chodź. Witaj, Equilibrium. Wszystko się udało. Widzę, że towar czeka. I po co ci to było, Rita? Myślisz, że zapomniałem o tobie? Śmiało, odezwij się. Wiesz, to jest moja praca. Po prostu. Oj, Rita. I co? Głodna? Czy raczej dobrze traktowana? Thanks. I'm glad you came along. Prawie nie słyszę. Trzy kochane. No dobrze. Equilibrium, dziękuję bardzo. Nie ma problemu. Wiesz, to będzie jest bardzo duża przysługa. Wiem, że to jest przysługa, wiem. Towar wiesz, zostanie. Jak to nie działa. Wiem, dostarczę towar. Przysługa za przysługę. Tylko będę musiał go jakoś złapać, ale to na spokojnie. Dobrze. Chodź, Rito, w takim razie. Trzymaj się. Na razie. Weź ją, Labo, na ręce. O kurwa, coś wybuchło. Był jeden typ, on wsiadł do buzarda i odleciał. Mamy rit. No ja nie mogłem dawać infa na radio, bo bym dostał z buzarda rakietę. No trudno, był jeden gość. No i Equilibrium Free! Kurwa, nawet się nie wydało, że ten! Ale policja z czat łamagi. Patrzcie, nawet Equilibrium teraz myśli, że wszystko poszło zgodnie z planem, nikogo nie wydałem. Ja pierdolę. XDX. Kurwa. No i spokojnie. Po prostu kurwa trzeba od innej strony. No. Aha, okej, dawaj. Kurwa. Pani Rito, wszystko w porządku? Tony Hawk. Dobra, jedziemy naokoło, dobra, na paleto. Brawo, leć, no. Rocket League. Kurwa, gdzie kulka z boostem? Ja pierdolę, człowieku. Się pytasz, czemu ja nie prowadzę? Bo to tak jeździ jak gówno jane w tym piasku, spokojnie. Helkę zrobiłeś profesjonalnie. No, widzisz? Bo jak nie ma presji, to tak jeżdżę. Kurwa dobre. I co? I gdzie? No na jakąś komendę. Na Mission Row? Bo ty musisz podpisać to i... Mhm. O kurwa. Co się dzieje za nami? Nic się nie dzieje. Radio Wozu. Okej.
Dobra, my wracamy na mission row. Ty, a co z tym słotem finalnie? Co oni zrobili? No, wszystkie trzy helki zestrzelone przez buzardy. A! Wyjebało z no, kurwa, helkami to... No czat, jak kurwa helką chcą zrobić podjazd? 4, 6, tak, to nam należy. Na nie my, es? Dobra. Erwin, ciebie również zapraszam. Dobra. Musimy dopełnić resztę formalności. Thanks. I'm glad you came along. No, a widek. Laborant prowadzi. Dobra, panie Erwinie, pan tutaj. Dobra. Widzę. Widzę, Canon pewnie już śpi, bo akcja się skończyła. Też Canon. No. O kurwa, ta helka pływa na wodzie, ja pierdolę. Fajnie, że to wszystko Erwinku wymyślił, ale kara śmierci w tym momencie zostanie wyegzekwowana. Nazywam się Camilo Luzerino. Erwina Aklesa nigdy nie było od tygodnia w mieście, pozdrawiam. Thanks. Actually. I'm glad you came along. Ej, ładnie wyglądam, co? W tym outfitie bez okularów. Chujowo. No dobra, może być. Może być, nie? Zobacz, mam brwi. Niektórzy nie mają, bo ja ty też mam? Mam. Ale takie lekkie, Właśnie jakieś giga lekkie teraz, a nie, może dlatego, że są ubite. Zobacz, ja normalnie, wiesz, u Barbera przycięte. Ja prezentuję, kurwa. Nelson, nie uwierzy, co się wydarzyło. Byliśmy z laborantem odebrać Ritę. Jest bezpieczna. Właśnie, a ja cały ten czas przesiedziałem w toalecie, bo się nam tak catering przywieźli na komendę. No cóż, no tak jak mówię, Rita zabezpieczona. Czyli co, teraz na więzienie? Jedziemy chyba na więzienie, dożywać się. Ale to chyba helką, co? I tak, może być, jak najbardziej. Mi to już bez znaczenia, nie? Możemy polecieć. A możliwość odwołania po ilu w końcu tam wyszło? 10-15 lat. Zobaczymy, jak się będzie sprawował, nie? O kurwa! Nie ma z góry zarzucone po ilu latach może się odwołać. Jest to po prostu dożywocie. Jakiś dziennikarz. Ale wydaje mi się, że przy takich czynach... Dobra, Delson, to jest ogólnie przypał. Pozdro. Podaję numer. Napisał do mnie to pan i dał zdjęcia, jak jedziemy z tobą z komendy i jesteśmy na miejscu. Może będzie trzeba go przesłuchać albo jakiś podpisać z nim jakiś NDA. Jak on się nazywa? I nie mam zapisanego tego numeru. Napisał to pan, znak zapytania. Już idę. I zdjęcia, jak wyjeżdżamy z komendy. Ja i laborant. Możesz mi wysłać te zdjęcia? Tak. No. Dobra, wysłałem. To obszajcie ten numer, wyjdźcie chwilę. Chcę porozmawiać z Erwinkiem. Ja i najpierw... Detektyw tajny. To twój tajny Erwinku, detektyw, no... tak? Sam? To twój tajny detektyw. Który? Ten, który zrobił te zdjęcia. No mów. Ja mam nadzieję, że my coś tu współpracujemy, co? Z tym Equilibrium, no takiego kurwa gangsterka to trzeba złapać. No jak jeszcze raz na jego rozjechać, to chyba rozjechać się jeszcze raz, co? Nie warto zadzierać z takimi ludźmi, Erwin. Lepiej, żebyśmy się nimi zajęli swoją pomocą. Co ty na to? Powiem tak. Ritę odstawiłem. A idę sobie na dożywocie pochillować. A potem zobaczymy. No w przyszłości coś można współpracować, no ty masz dużo fajnych informacji. A może jakby się jakiś kartel pojawił, może też byśmy się chcieli nim zająć, a może jakby jakiś policjant był korumpem, to chcielibyśmy o tym wiedzieć. Zobaczymy. Wszystko zależy od zapłaty, prawda? No, to już wiadomo, jak odsiedzisz, że ten tam cię uwolnią po tym dożywociu, czy coś, jak się będziesz dobrze sprawował. No to się dobrze dogadamy, sprawował. Nie? Jak będzie jakaś robota, pewnie. Dogadamy, nie ma problemu. No, dogadamy się na pewno. No. Zobaczymy. My coś tam pieniędzy mamy, nie? No, ja nie mam. No.
Dlatego się dogadamy. Nicolo Carbonara, wizowy złodziej. Złodziej, a 20 tysięcy zostawił. Nie doceniasz lidera. Bez podziałów, dopóki Carbonara nie stanie się liderem. No ale to na razie nie wpuszczajcie, odkurzaczem. To może ja z Erwinem już polecę na te więzienie, co? Żegnaj, Erwin. Na razie. Do zobaczenia.